Za nami pierwszy piknik rodzinny w Szkole Muzycznej w Golubiu-Dobrzyniu. Rozmawiamy z panem dyrektorem szkoły. Panie dyrektorze, jak wrażenia po tym pikniku i po całym tutaj wydarzeniu? Dobrze, pozytywnie. Jestem zadowolony, wręcz bardzo. Udało się. To znaczy może nie tyle sam piknik, jak Libertango, który wykonaliśmy na koniec, w którym wzięli udział, nie wiem, 90% chyba uczniów naszej szkoły. Wzięli udział w wykonaniu tego utworu uczniowie z filii w Kowalewie Pomorskim i z Publicznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. I wykonaliśmy utwór Astora Piazzolli Libertango, jak mówiłem, na ponad 150 wykonawców. Duże wyzwanie, taki koncert. Jak wyglądały przygotowania i co było największym wyzwaniem? Wyzwaniem było właśnie zrealizowanie tego, żebyśmy wszyscy to zagrali razem i razem skończyli, ponieważ przy tak dużym składzie nie można zrobić próby, nie można robić zbyt wielu prób. Właściwie robi się jedną próbę i po prostu się potem już gra. Ale pracowaliśmy w małych zespołach i po połączeniu tego w małych zespołach w całość, później składaliśmy to większe zespoły, takie bardzo różne tu powstawały w ostatnich tygodniach, mieszane składy. Kto był, po prostu grał, także grały gitary ze skrzypcami, wiolonczele ze saksofonami, akordeony. I tak sobie tutaj muzykowaliśmy właśnie w oparciu o ten materiał, jakim jest mistrzowski utwór Astora Piazzolli Libertango. Jest to taka forma zamknięta, w której przewija się stale taki temat oparty na czymś, co się w muzyce nazywa ostinato, czyli na powtarzającej się figurze melodycznej. Nałożony jest drugi temat i wykonywali to właśnie po kolei skrzypkowie, wiolonczeliści, trębacze, puzoniści, co tylko w tej szkole mamy, a tych instrumentów jest rzeczywiście dużo, jest ich ponad 15. A ilu zagrało instrumentalistów i instrumentów? Chciałbym to właśnie dokładnie wiedzieć. Myślę, że trzeba będzie to policzyć dopiero na zdjęciach się okaże, bo na pewno więcej niż 100 osób, nie wiem, czy było ich 200. Mamy 230 uczniów razem w szkole muzycznej, z tym, że nie wszyscy do końca roku dotrwali, z 260, którzy byli na początku, ale tutaj myślę, że widzieliśmy około 200. Czyli kolejny rok zapowiada kolejną taką imprezę, tak? Są plany? No jakby pomysł chwycił. Podobno pomysł się spodobał, rodzicom się podobało, dzieciom się podobało, nauczycielom się podobało, wszystkim się podobało. Szkoła muzyczna czy jakakolwiek tak naprawdę w czerwcu, szkoły mają to do siebie, że działają w taki sposób cykliczny. Im bliżej końca roku, tym trudniej jest w ogóle zrobić jakieś normalne zajęcia. Dzieci już nie chcą się uczyć, one już przez cały rok się uczyły, one przez cały rok ćwiczyły. No nie chcą siedzieć w klasie i żeby pan im tam palcem pokazywał, którą nutę zagrał źle i poprawiał. Robiły to przez cały rok, więc na koniec właśnie myślę, że całkiem niezły pomysł powstał, żebyśmy sobie właśnie tutaj wyszli na dwór, na to podwórko i zagrali razem. Taka forma właśnie muzykowania koncertu, takie wyjście na zewnątrz, to też otwiera na społeczność taką zewnętrzną spoza szkoły. Czy udało się to zrealizować? No, jak było widać po liczbie rodziców, którzy przyszli posłuchać swoich pociech, na pewno to się udało. Poza tym no, będzie teraz jakieś zdjęcie, będzie jakiś film, na którym będzie widać, jak wygląda szkoła muzyczna w Golubiu-Dobrzyniu. Ponieważ to nie jest wielkie miasto, 13 tysięcy mieszkańców. Kowalewo Pomorskie 4,5 tysiąca, to są dwie miejscowości, w których mieści się nasza szkoła, siedziba główna i filia. I kiedy rozmawiam z różnymi osobami z Golubia-Dobrzynia czy spoza, oni się mnie pytają, ilu mamy uczniów? 230. O, to duża szkoła. No tak, to jest duża szkoła. To jest duża szkoła, która przez 4 lata urosła do takiego rozmiaru. I teraz jeszcze od września ruszą dwie klasy, skrzypiec i altówki. I to będzie z 20 instrumentów, które są nauczane w szkolnictwie artystycznym pierwszego stopnia, nie będzie u nas harfy, oboju i fagotu oraz klawesynu, z tym, że klawesyn prawdopodobnie kiedyś jednak będzie, ponieważ jest tym zainteresowany Golubski Zamek. Są zwolennikami tego pomysłu, żeby u nich zrobić Wydział Muzyki Dawnej, żeby u nich działała nasza jednostka zajmująca się muzyką dawną. Dla nas też jest to ciekawa propozycja, ponieważ muzyka dawna dopiero teraz będzie wchodziła do szkół muzycznych drugiego stopnia. My jesteśmy szkołą pierwszego stopnia, ale jest już kilka szkół pierwszego stopnia, w których jest klawesyn jedynie i muzyka dawna w ten sposób rozumiana. Ale ja teraz również studiuję muzykę dawną, lutnie studiuję instrument taki tak zwany szarpany, więc może i ta lutnia, może klawesyn. Mamy nauczycielkę z wiolonczeli barokowej. Może jeszcze ktoś zrobi takie studia na muzyce dawnej i będziemy mieli
możliwość stworzenia chyba pierwszej w Polsce takiej szkoły. A już na pewno w tak małym miasteczku jak Golub Dobrzyń, bo te szkoły, o których mówiłem z klawesynem, to stworzyła pani Urszula Bartkiewicz w Warszawie i we Wrocławiu, czyli naprawdę w dużych miastach. Ale żeby w Golubie Dobrzyniu powstała taka szkoła, no jest to troszeczkę utopia może, ale doświadczenia ostatnich lat nauczyły mnie, że wszystko może się zdarzyć. Szkoła muzyczna, znaczy w ogóle nauka muzyki, wpływa na rozwój wszelakich umiejętności i zdolności. To są udowodnione badaniami naukowymi, to są potwierdzone fakty, że poprawia się koordynacja ruchowa, poprawia się umiejętności matematyczne. Dzieci, które uczą się muzyki, które uczą się grać, muszą też, jest headhunterzy, którzy pracują dla dużych korporacji i szukają ludzi do pracy na różne stanowiska, mają osobną półkę dla ludzi, którzy ukończyli szkołę muzyczną, chociażby pierwszego stopnia. Ludzie, którzy ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia, musieli w którymś momencie poradzić sobie ze zwiększoną ilością obowiązków w stosunku do swoich rówieśników, musieli wytrzymać zwiększone rygory. Koledzy grali w piłkę na podwórku, a oni ćwiczyli na skrzypcach w domu. Więc ten zawód wymaga wyrzeczeń i te wyrzeczenia, jeżeli w młodym wieku się przyzwyczai młodego człowieka do tego, że on musi, ma tam zwiększoną ilość obowiązków, musi to wykonać, później radzi sobie dużo lepiej w życiu. Także jak widać warto grać. Tak, każdy się powinien uczyć grać na jakimś instrumencie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.